Wiesz, ile Blanka waży? Cześć, witajcie w kolejnym dniu Vlogmas. Jesteśmy właśnie przy banku, bo Max poszedł wpłacić pieniążki na konto i teraz byliśmy przed chwilą na wizycie u pani doktor, która tak naprawdę teraz nam nie dała już do końca gwarancji na to, kiedy urodzę, czy urodzę za tydzień, za dwa, za miesiąc, więc no zobaczymy. Sprawa wygląda tak, że ciśnienie mi strasznie skacze i biorę już leki na zbicie tego ciśnienia. Dzisiaj też miałam badania szyjki i tak dalej, więc no już delikatnie tak jakby jest wszystko przystosowane do tego porodu i no nie ma gwarancji na to, kiedy urodzimy. Oby się działa jeszcze przynajmniej ten tydzień, bo to jest taki jeszcze tydzień, kiedy nie ma się gwarancji i to dziecko rodzi się jednak mimo wszystko wcześniakiem, więc tydzień niech jeszcze posiedzi, a później zobaczymy, co będzie. Mam nadzieję, że będzie dobrze. I trzymam za nas kciuki. Dzisiaj się troszeczkę lepiej czuję. Spałam z Maxem do godziny 13. No po prostu byłam nieżywa. Teraz właśnie jesteśmy w Gdańsku. Już po badaniach. Musimy jeszcze zaraz zawieźć wymazy do Medisona tutaj w Gdańsku, więc jeszcze musimy wskoczyć tu. A później jedziemy na kulki, bo jesteśmy dzisiaj umówieni z Moniką, z małym Oskarkiem, tak? I jedziemy na kulki w końcu, umawiałyśmy się chyba już z miesiąc, dwa, więc w końcu się udało. I teraz tam spędzimy troszeczkę czasu, może coś Wam więcej nagram, później na pewno coś musimy zjeść, bo mama już jest głodna i nie wiem, co jeszcze będziemy dzisiaj robić, więc zobaczymy. Mam nadzieję, że już ten dzisiejszy vlog troszeczkę doda mi, nie wiem jak to powiedzieć, chęci do nagrywania, troszeczkę więcej ochoty, bo przez ostatnie dni jak się źle czułam, to naprawdę nie miałam siły i nie miałam ochoty już nic nagrywać. Nie wiedziałam, co się dzieje, byłam zestresowana, a teraz jestem troszeczkę uspokojona po wizycie u pani doktor, więc tak. Czekamy na tatę, tak, Nisia? I do zobaczenia już za chwilę pewnie na kulkach. Tata idzie. Które mam smakować? Chlebek? Chlebek, tak. Aż tatę poczęstujemy. Tato! Córka dała nam przydział. Dzięki. Dobre? Chcę margaritę. Margaritę? I co, jaka pyszna? Czekamy na Oskarka? Jesteśmy na placu zabaw właśnie z Oliwką, z Moniką, z dzieciakami i nie nagrywam troszeczkę dla Was za dużo materiału, ponieważ dzieciaki się bawią, a my sobie rozmawiamy. A ten plac zabaw już dobrze znacie z naszych pozostałych filmów, czy na Halloween tutaj byliśmy, czy Oliwka miała urodziny, bardzo często tutaj bywamy, więc nie nagrywam. Szukamy czapki dla taty i czego? I butów jeszcze? I jedziemy, co? Było fajnie? Fajnie było, wybawiłaś się z Oskarkiem?
Mama też. Jest fajnie. Idziemy jeszcze na dół szukać. Mama już jest zmęczona. I co, nie podobało ci się? Nie. A tacie? Bardzo. Fajnie było. Kochani, odzywam się do was już z domu, bo chcę zakończyć dzisiejszego vloga. Tak jak już mówiłam, okazało się, że mam znowu za wysokie ciśnienie w ciąży, czyli powtórka z ciąży z Oliwką, i dlatego też się ostatnio źle czułam i nie było dwóch vlogmasów, a to dlatego, że po prostu bardzo źle się czułam, miałam wysokie ciśnienie, dużo spałam, dzisiaj też spałam do godziny 13. No po prostu jest mi teraz ciężej i no nie ukrywam, że ciężko mi się nagrywa, kiedy ja się źle czuję. I po prostu postanowiłam, że będę dalej nagrywać vlogmasy. Możliwe, że będą teraz jakieś przerwy, że jeszcze się okaże, że jakiegoś dnia nie będzie vloga. Ale no tak jak mówię, postaram się nagrywać teraz jak najczęściej. Do końca tygodnia też mamy zaplanowany taki jakby plan tygodnia, nie wiem jak to powiedzieć. Jutro Max idzie do pracy, w czwartek będziemy składać łóżeczko dla Dzidzi, w piątek jedziemy po wózek, sobota, niedziela Max idzie do pracy, ale ja będę prawdopodobnie znowu u rodziców, więc coś wam więcej nagram. Już za tydzień Wigilia, więc też coś na pewno wam ponagrywam, jakieś przygotowania. Muszę koniecznie zobaczyć jakieś prezenty, bo jesteśmy w totalnej rozsypce, jeszcze nie mamy nic. No ale tak jak mówiłam, teraz ten tydzień będę troszeczkę ogarniać, postaram się jakoś dać radę, chociaż jest mi ciężko. I zobaczymy, jak to dalej wyjdzie. Mam nadzieję, że do końca vlogmasa będę nagrywać i że się uda i że będę dobrze się uszczuła. Pani doktor powiedziała tak naprawdę, że nie da gwarancji nam, kiedy Blanka się urodzi. Czy urodzi się za tydzień, za dwa, czy za miesiąc. To według niej jest niepewne, bo tak naprawdę może się zdarzyć to kiedykolwiek. Dlatego ja staram się nagrywać, zobaczymy jak wyjdzie. No i dzisiejszy dzień może dużo z wami nie porozmawiałam, ale byliśmy na badaniach, Oliwka była w kinie dzisiaj z wycieczką, później na placu zabaw, na kulkach byliśmy ze znajomymi i małym Oskarkiem, więc tam też troszeczkę rozmawialiśmy, więc nie nagrywałam. I w zasadzie dużo nie robiliśmy dzisiaj, więc coś tam starałam się dla was nagrać, ale nie jakoś super dużo. Teraz otworzę mój kalendarz adwentowy. Oliwka otworzy jutro swoje dwa, za dwa dni, bo teraz śpi. Max zaraz ją przyniesie do domu, więc nie będę jej otwierała. Otworzymy mój, zobaczymy co tam jest. Coś okrągłego, a jest to... Zobaczymy. Może jakiś róż, bo jeszcze różu nie było. O, faktycznie jest to róż i nawet bardzo ładny. Nie będę teraz go wyciągać, Oliwcia jutro go wyciągnie. Bardzo ładny, bez żadnych drobinek, więc bardzo ładny róż, bardzo mi się podoba, na pewno będę go używać. I zaraz wam pokażę, co mieliśmy wczoraj. Oliwka wczoraj miała taką frotkę i bardzo jej się nie podobała i była po prostu zła na to, że musiała mieć coś takiego. A ja miałam pomadkę matową, bardzo ładna, bardzo ładny kolor, taki podobny nawet do tego różu, który jest w kolejnym okienku. Bardzo mi się podoba, więc ja jestem zadowolona, Oliwka mniej, ale mam nadzieję, że jutro będzie zadowolona bardziej. I to by było na tyle. Mam nadzieję, że ten vlog wam się podobał. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę i mam nadzieję, że do zobaczenia już jutro. Buziaki!